Niestety oddechu, nie. No niestety, chwila oddechu, widzi, ruch Palikota. To nie funkcjonuje. Ma ochotę zadać pytanie? Jest przygotowany, tak? Robert, z racji tego, że przez parę ostatnich miesięcy stałeś się symbolem walki o tolerancję w Polsce, chcieliśmy ci w ramach podziękowania i wyrażenia naszego poparcia wręczyć tę oto szablę. Dziękuję. Ta szabla oznacza nasz... Tak. Ta szabla oznacza nasz zdecydowany przeciw wobec nietolerancji, szowinizmu i ksenofobii w Polsce. I już, tak? I odwołuje się do naszej bogatej, narodowej tradycji tolerancji, wszakże Rzeczpospolita przez wieki była krajem różnorodnym, wielokulturowym i liczymy na to, że dzięki twojej pracy, między innymi twojej pracy, wrócimy do tej bogatej tradycji. Dziękuję. Ja ubolewam, że my tak rzadko rozmawiamy na ten temat. Ja dzisiaj przed tym programem przywitałem się z wszystkim z Państwa i niestety okazało się, że niektórzy z Państwa nie są w stanie podać mi ręki. Ja ubolewam na tym. To znaczy, ja sam powiedziałem na początku tej audycji, że ja kiedyś siedziałem po Państwa stronie. Kiedy tu nawet byli politycy Ligi Polskich Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości, to nigdy nie miałem problemu, żeby podać temu drugiemu człowiekowi rękę. Państwo chcecie zmieniać rzeczywistość. Państwo chcecie zmieniać Polskę. Apeluję do Państwa, żebyście nie zaczynali tego od nienawiści. Żebyście nie zaczynali tego od pogardy dla drugiego człowieka. Bo nigdy nie będziecie w stanie zrozumieć człowieka, jeżeli będziecie nienawiści wobec niego. Jeszcze, proszę bardzo, kolejne pytanie. Bardzo dziękuję. Marcin Chmielowski, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Panie pośle, na początku tego programu rozmawialiśmy troszeczkę o ojcu Rydzyku. To nie jest człowiek z mojej bajki, delikatnie mówiąc. Natomiast jest jedna rzecz, w jakiej on ma przewagę nad panem oraz innymi posłami, tak zwanymi prowolnościowymi. Mianowicie ojciec Rydzyk utrzymuje się tylko z datków. Ja na pana muszę płacić, między innymi na tego typu show, które tutaj dzisiaj miało miejsce, które było moim zdaniem raczej słabe. A na ojca Rydzyka płacą ci, którzy chcą. Pan opowiada o budowaniu tolerancyjnej Polski, tylko że to wszystko tak naprawdę, no popatrzmy jak było w przeszłości. Druga Rzeczpospolita, znaczy pierwsza Rzeczpospolita to był projekt zupełnie wolnościowy. Polacy z różnych krajów przyjeżdżali do nas, stawali się tutaj Polakami, wchodzili w ten naród polityczny, bo tutaj była wolność i swoboda. A pan natomiast pan proponuje bardzo, bardzo mechaniczną sytuację. Co pan za głupotę opowiada? Przecież to nieprawda, że Polska była tolerancyjna. Pan bardzo dobrze wie, że mieliśmy do czynienia z pogromami Żydów, że to właśnie Żydzi z Polski uciekali. Fakty, jak pan przeczyta, fakty. Jak pan poczyta, jak pan poczyta książki, to pan się dowie, że Polska, kiedy? Pana że się Polska pytam, miała kiedy? Przez wiele, wiele lat problem właśnie antysemityzmu, problem ksenofobii, problem nietolerancji. To jest mit. To jest, proszę pana, mit. Jest pan niedouczony, że Polska była tolerancyjna. Dzisiaj tak naprawdę to nam się trochę odbija właśnie taką czkawką, bo Polacy są niezwykle monokulturowi, monoetniczni, monojęzykowi. Tej różnorodności już w ogóle nie mamy. Dobrze, ale teraz mówi pan, Żydów, powie, jaki w tym jest problem. Co tutaj jest złego? Panowie, zadałem panu pytanie, czekam na odpowiedź. Panowie, ale pytanie pan nie zadał. Jakie pan pytanie zadał? Zadałem panu pytanie takie. Kiedy w takim razie wobec tego w pierwszej Rzeczpospolitej była taka wielka nietolerancja, o której pan mówi. No pan konkretne fakty. Słucham pana. Jeżeli pan jest tak bardzo wyedukowany, to nie przepraszam bardzo. Pytanie o